Pani, zapraszam Was na rejs z firmą Atlas Tour do pięknego Dubaju, Omanu i Kataru. Będzie fajnie. Zapraszam Was na vloga na kolejny odcinek. Aleksander. Kochani, mój kolejny etap to wylądowanie w Dubaju. Lotnisko faktycznie jest niesamowite. No ale słuchajcie, wszystko jest na srebrno i na biało, a ja myślałem, że tu mnie złoto przywita. Gdzie jest to złoto? Ale poczekajmy, będziemy szukać tego złota. Kochani, bardzo ważną kwestią później po przylocie do Dubaju jest kwestia zaczekowania się na statku wycieczkowym i teraz Wam zaraz pokażę właśnie tu recepcję, jak to wszystko wygląda. Jest bardzo ładnie, przestrzennie. Podobne odprawy jak na lotnisku. Chodzi o bezpieczeństwo, żeby na statek nie wchodziły jakieś oszołomy. Czarku, czy Ty możesz nam ogólnie powiedzieć, gdzie jesteśmy teraz, w jakim miejscu? Jesteśmy w porcie, w terminalu w Dubaju. Wchodzimy na statek. Okay, tak wygląda terminal biura podróży Costa. I zaczekowaliśmy się teraz. Paszporty żeśmy oddali. Dostaliśmy numery, zdjęcia do karty. I ruszamy na statek. Ja oczywiście ruszam ze swojego pokoju, a Wy idziecie ze mną. I tak, kochani, wchodzimy na statek Costa Diadema. Kochani, tak wygląda pokój statku Costa Diadema. Bardzo fajna. Za mną tutaj wszystko widać. Proszę o... żeby nie było, że szerokim kątem kręcę. Zmieściłem się, obróciłem się. Macie szeroko, popatrzcie się ręce, trzymam tutaj. Pięknie. Pogoda piękna, słuchajcie, jest 25 stopni z rana. Atmosfera super. Jesteśmy wyspani na statku, najedzeni. No i co? Dzisiaj taki 3-godzinny początek, słuchajcie, na pieszo. Mam troszkę sprzętu, troszkę zdjęć, troszkę pokręcę i zaczynamy od tego zwiedzania Starego Dubaju, żeby poznać tą historię i żeby wiedzieć, dlaczego to wszystko to tak ruszyło i od czego to się zaczęło. Pięknie. Przepięknie, cicho. Na górze słyszę tylko samoloty latające. Po prostu niesamowicie pięknie, cicho. Moi drodzy, jeszcze w latach 60. mieszkano w takich domach w Dubaju. Zobaczcie. Niesamowite. Niesamowite. Kochani, takim tutaj kultowym, obowiązkowym miejscem, które trzeba odwiedzić przy Starym Dubaju, jest Muzeum Starego Dubaju. Mój kolega tutaj, Cezary, podpowie mi... Cezary, powiedz mi, to Stare Muzeum Dubaju to jest taka obowiązkowa, to jest, co? Obowiązkowy punkt, żeby zobaczyć, jak kiedyś wyglądał Stary Dubaj przed odkryciem ropy naftowej. Także polecamy. Super. No i pamiętajcie, z rana, bo później są tłumy. Zresztą zobaczcie już teraz, co się dzieje. Sprawą jest przejście po targach na Starym Dubaju Nowym. Pachnie gadzidłami, przyprawami, coś pięknego. Musicie to robić i łazić, szwendać się po targach Dubaju. Jest.
Kochani, kolejnym etapem jest Złota Uliczka. Tutaj możecie stracić wszystkie pieniądze albo po prostu pooglądać sobie wszystkie trendy związane ze złotem na świecie i kupić sobie parę drobiazgów. Nie jest tak źle, słuchajcie. Jeden dirham to jest globalnie jeden złoty, także łatwo to przeliczyć i zapraszam Was na tą słynną Złotą Uliczkę. Idziemy robić zakupy. Moje drogie panie, którą kolię wybieracie? Za mną jest piękny wybór. Tutaj, słuchajcie, jest ruch. Tutaj po prostu się kręci wszystko fajnie. To jest prawdziwy raj. Tak nas prowadzi tutaj. Jestem w fajnym sklepie. Kochani, następuje piękny moment, kiedy Costa Diadema odpływa z Dubaju. Mój krótki dzień, taki tutaj w Starym Mieście, szczególnie w Dubaju, to były 3 godziny. Słuchajcie, Stare Miasto, Dubaj, muzeum, bazary, bazary ze złotem, bazary z przyprawami. To jest takie podsumowanie tego mojego pierwszego dnia tutaj w Dubaju, szczególnie w Starym Mieście. Gra na odpłynięcie Bocelli, no nastroje niesamowite, ciarki przechodzą po rękach, po plecach. Także tutaj, słuchajcie, naprawdę no jest atmosfera ciekawa. A za mną, słuchajcie, Costa i wznosi się samolot z Emirates. I co? I do następnego miejsca. Pozdrawiam Was, Aleksander, subskrybujcie mój kanał. See you tomorrow.